Nowa taryfa biletowa Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii nie wejdzie w życie, jak zapowiadano 16 stycznia. Na bilety z oferty podróż start-stop pasażerowie będą musieli poczekać prawdopodobnie do końca lutego, a wszystko za sprawą opóźnień w uruchomieniu nowej aplikacji, które mają być w niej dostępne. Ta, jak podkreślają przedstawiciele Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, jest ciągle w fazie testów. Tam będą dostępne również inne rozwiązania, jak chociażby ta opcja, że dokonując kilku przejazdów w ciągu dnia, korzystając z aplikacji, nie zapłacimy za te bilety więcej danego dnia użyte niż wynosi cena biletu dziennego. Obecnie to jest 12 zł. To znaczy pod koniec dnia system policzy wszystkie nasze przejazdy. Po pierwsze wybierze najbardziej korzystną cenowo opcję dla nas, a jeśli suma tych biletów przekroczy 12 zł, te opłaty zostaną anulowane. A z konta pasażera pobranych zostanie wyłącznie 12 zł. Jednak równie atrakcyjne cenowo dzięki aplikacji mają być tak zwane bilety krótka podróż, obowiązujące przez 5, 10 i 15 minut. Oferta ma zachęcić mieszkańców metropolii do korzystania z komunikacji miejskiej. Będą one odpowiednio tańsze niż obecnie najtańszy bilet. Bilet 5-minutowy docelowo kosztować będzie 2 zł w opcji normalnej. Choć na pierwsze 3 miesiące działania tego systemu przygotowujemy też promocję, to znaczy będzie ten bilet dostępny już za złotówkę. A pamiętajmy, że mówimy o biletach normalnych. Bilety ulgowe będą jeszcze oczywiście o połowę tańsze. Pierwotnie uruchomienie nowej taryfy wraz z nową aplikacją na telefon zapowiadane było na grudzień ubiegłego roku. Ta pozwolić ma pasażerowi zeskanować specjalny kod, na przykład autobusu, dzięki któremu wsiadając i wysiadając system automatycznie pobierze z konta odpowiednią kwotę za krótki przejazd. Pasażer nie będzie musiał więc się zastanawiać, jaki bilet powinien kupić. Nowy system będzie obsługiwany również przez kartę ŚKUP.